Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii, w której gramy na tablecie Lenovo Mix 2. Dzisiaj nie odchodzimy trochę od klimatów postapokaliptycznych, zmieniamy je trochę bardziej na zombiakowe, czyli gramy w Dead Island. Zapraszam na film. Zaczynamy naszą wizytę. Niestety mój efekt mojej tygodniowej gry poszedł niestety się paść. Odpaliłem grę dzisiaj do nagrania i wszystkie ustawienia łącznie z save'ami były wyzerowane. Dlaczego tak się stało? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. W międzyczasie tutaj dostaniecie przebitkę z wymaganiami. Intro jak zwykle pomijamy. No i mamy Dead Island. O, mamy jedną kontynuację. Czyli to, co grałem przed chwilką jeszcze, będzie ok. Gramy tutaj na średnich detalach. W wysokiej rozdzielczości. Nie gramy w pełnej, ale to nie jest też minimalna, więc jest dobrze. Zresztą sami będziecie mieli okazję to ocenić. Gra się ładuje. Już, już. I wychodzimy. Oczywiście, jak widzieliście w jednym z poprzednich filmów, jest włączone ciągłe chłodzenie, czyli puszeczka. Dobra, mamy kij od szczotki i lecimy na zombiaki. O. Kolejny kijek nie zaszkodzi, co? Zombiaczka będzie stała tutaj dopiero powyżej. A. Dobra, teraz mamy pewność, że nie udało mu się przetrwać. A my się tu jeszcze pokręcimy troszeczkę po okolicy. Dobra. O, jaka ładna gazrurka. No, to wybieramy sobie gazrurkę. Wiosło nie. No trudno, musimy wziąć wiosło. Ono też już swoje przeżyło. Spakowałem w ogóle tą gazrurkę ze sobą. Tak, oczywiście gramy. O kur... No, zabieg to zaatakował z zaskoczenia. Gra generalnie podoba mi się i jest podobna do tego, co widzieliśmy już w... Nie Left 4 Dead, no dokładnie w Left 4 Dead. No. Dobra, energetyka bierzemy sobie jeszcze jednego. Ładna jest ta animacja wody, podoba mi się generalnie. I szczerze mówiąc jest dużo lepsza niż w Riptide, który mi się kompletnie nie podobał. O, zombiak. Tak, a nie wiem dlaczego jest... się deweloperzy uparli na blura w grach. Rzecz, która mnie niesamowicie irytuje. Żyjemy, żyjemy, czy... Czy nie żyjemy? Żyjemy. Dobra. Kolejny z zombiakowych padł. Ups.
A to jeszcze chwileczkę sobie tutaj przegramy. Jak widzicie, ta animacja nawet w wodzie. W walce z no, było sporo tych zombiaków tutaj. Była płynna. Tak, kolejny. Trochę się kamera tutaj obluzowała, ale już jest w porządku. Także tutaj jest piękny basenik. Z Tedem będzie się dało pogadać jeszcze, czy nie? Dobra, to niech Ted się jeszcze tutaj pobawi. A my podejdziemy sobie kawałek dalej. Gdzie powinny być normalne zombiaczki? No chodźcie, chodźcie. Dobra, zabijemy jeszcze tego. O, coś miał. I słuchajcie. Dobra, tego zabijamy i przechodzimy już do podsumowania. To było efektowne. Dobra. To zapraszam Was wszystkich już do podsumowania. Jak widzieliście, na tablecie Lenovo Mix 2, czyli tak samo na pokrewnych konstrukcjach, można sobie całkiem fajnie i to w wysokiej jakości pograć w Dead Island. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Gry, które pojawią się niebawem, macie w opisie tego filmu. Także dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!